Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu renowacja krzesła typu hałas. Ten odcinek traktuje o przygotowaniu wykroju dla siedziska. Musimy najpierw odrysować kształt siedziska, więc musimy sobie przygotować taki karton, znaleźć w śmietniku. Taki karton jest najlepszy i kładziemy to na podłodze. Ja już to mam odrysowane, niestety, bardzo mi przykro, nie będę pokazywał, jak to się odrysowuje. Przygniatamy z jednej strony do tego kartonu i odrysowujemy mazakiem lub długopisem, takim czymś, ołówkiem dookoła. Następnie zaznaczamy sobie, z której strony jest tył. Jak już mamy odrysowane, to przygotowujemy sobie taki kartonik 1,5 cm i przykładamy do brzegu i odrysowujemy z tej strony kreskę. Przesuwamy się dalej, znowu odrysowujemy i tak po obwodzie dookoła. To będzie tam taki nasz naddatek na przyszycie materiału drugiego, czyli takiego paska dookoła siedziska. No, także muszę to teraz wyciąć z tego kartonu czymś. Nożykiem do tapet, nożyczkami. Zależy, co kto ma. I po wycięciu już mamy ten gotowy taki wzornik, który będziemy obszywać dookoła. Tutaj zaznaczamy sobie ten tył, żeby wiedzieć, gdzie zaznaczyć na materiale później. W którym miejscu ma się zacząć ten pasek boczny. Taki. On tutaj ma się schodzić jedna część i drugi koniec z tej strony ma się schodzić. Później trzeba będzie go zszyć tu i przyszyć. To wszystko w tym krótkim odcineczku. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, gdyż prace postępują i będą pojawiały się kolejne filmy.